Witam Państwa bardzo serdecznie. Dopiero co, chciałoby się powiedzieć, spotykaliśmy się tuż przed rozpoczęciem wakacji. A teraz, ostatni dzień sierpnia, przyszło nam się spotkać z dr Sylwią Frach. Dzień dobry, pani doktor. Witam bardzo serdecznie. Jak minęły wakacje? Już teraz mogę tak zapytać, bo wiem, że filmowo. Filmowo, tak. Prawda? Udało się spędzić przyjemnie i filmowo. Był jakiś taki cymesik filmowy dla Pani spośród tych obrazów, które miała Pani okazję obejrzeć na wakacjach? Oczywiście Oppenheimer i Barbie, ale również jak co roku Festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu, tutaj zawsze duża porcja nowości, odkryć, także jestem usatysfakcjonowana w tym roku filmowo. No to dobrze, to za chwilę dowiemy się, czy Państwo są usatysfakcjonowani tym, co czekać będzie Państwa podczas kolejnych seansów Kina Konesera, bo o tym będziemy mówić, o tym projekcie. Wrzesień zapowiada się intrygująco. Porozmawiajmy może tradycyjnie, żeby stało się tradycji zadość, o dwóch filmach, pani doktor, dobrze? To zacznijmy od samego początku września, bo wtedy zobaczymy nostalgię. I tu chciałem Panią zapytać, właściwie tak powinienem chyba zacząć od cytatu, zobaczyć Neapol i umrzeć, powiadał Goethe. Rzeczywiście to filmowo się sprawdza. Czy warto zobaczyć Neapol w nostalgii, chciałoby się zapytać. Każdy, kto chociaż raz w swoim życiu odwiedził Neapol, wie, że jest to miasto pełne kontrastów. I powiedziałabym, że jest to taki antybohater wręcz wśród miast filmowych. I istnieje wiele produkcji filmowych, doskonale o tym wiemy, gdzie Neapol jest głównym bohaterem. I te filmy rzeczywiście ukazują zazwyczaj jego charakter. I to, co jest piękne w Neapolu, z jednej strony uroda, to piękno miasta oraz jego brzydotę. Więc odpowiadając na Pana pytanie, tak, warto zobaczyć Neapol w nostalgii, chociażby ze względu na te piękne, wąskie, kręte, brukowe uliczki. I tutaj przenosimy się do bardzo charakterystycznej dzielnicy Neapolu, jaką jest Rione Sanità. Dobrze, coś jeszcze nieco zdradzimy o samym filmie, natomiast w związku z tym, że Pani już właściwie tak wprowadziła mnie trochę w atmosferę tej duchoty ostatniej wakacyjnej, która nam towarzyszyła w końcówce sierpnia, to nie tylko tak właściwie duszno w pogodzie, o czym mówimy, ale też i w scenach i sekwencjach tego obrazu. Ja byłem, przyznam szczerze, przytłoczony troszeczkę tym. Tak, i tutaj zasługa przede wszystkim reżysera filmu, którym jest Mario Martone, i on otwiera film cytatem z Pasoliniego, więc muszę tutaj... Domyślam się, mamy konika, okej. Okay. Muszę ten cytat przytoczyć tutaj Państwu. Wiedza jest zawarta w nostalgii. Nie posiądzie jej, kto się nigdy nie zatracił. I właśnie zaraz potem my, widzowie, zatracamy się w historii głównego bohatera, który wraca do rodzinnego Neapolu po 40 latach pobytu w Egipcie, gdzie przeszedł na islam i poślubił Egipcjankę. I otrzymujemy tutaj coś pomiędzy dramatem gangsterskim i studium postaci. Także Martone bardzo tutaj dobrze gra na tych nutach, bo rzeczywiście nostalgia prowadzi nas przez przestępcze podbrzusze Neapolu w poszukiwaniu przeszłości, o której być może warto byłoby czasami zapomnieć. No właśnie, wspomniała Pani reżysera i to jest na pewno niezwykle ciekawa postać, ale też chyba pamiętany przez nas, co by nie powiedzieć, z filmu Zdrajcy, Bellocchia, główny bohater filmu. No rzeczywiście on zawsze na mnie robi takie wrażenie, nie wiem czemu, ale mam jakieś takie lekkie drgawki, kiedy go oglądam. Właściwie jeży mi się skóra troszeczkę na ciele. Ma w sobie coś takiego naprawdę bardzo mocnego w wyrazie, w przekazie, w tym, w
tym, jak gra. Mówimy oczywiście o odtwórcy głównej roli w Nostalgii. Zgadza się, Pier Francesco Favino. I tutaj pan mówi o tym dusznym duecie, ja powiedziałabym piękny duet, tak? Bo rzeczywiście zarówno Favino, jak i Martone licznie byli nominowani, wielokrotnie byli nominowani do licznych nagród filmowych i krytycy na całym świecie zachwycają się zarówno reżyserią, jak i główną rolą aktorską. No to dobrze, to może zróbmy tak, żeby tym razem podać nieco wcześniej pytanie konkursowe, ponieważ będziemy mówić za chwilę o drugim filmie, a będzie jeden łącznik, który te dwa obrazy będzie w pewien sposób oczywiście łączył, więc drodzy Państwo, proponujemy teraz pytanie konkursowe od pani dr Sylwii Frach. Proszę, żeby Państwo teraz się zamienili rzeczywiście w słuch, w uwagę, bo pytanie będzie, no powiem szczerze, nie spodziewałem się, że pani doktor odważy się na tego typu konstatację, no to zobaczmy, posłuchajmy tego oto pytania. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Będzie gangstersko. Uprzedzam. Proszę podać nazwę neapolitańskiej mafii. Krótko i na temat. Czas na seans, @czasnaopole.pl. No to kto szybciej i celniej odpowie, oczywiście ten zdobywa nagrodę ufundowana przez sieć kin Helios. Dziękuję za pytanie. A teraz ten łącznik, o którym chciałem powiedzieć, bo mówimy o dwóch projektach. Ten 4 września, zobaczymy Nostalgię już niebawem. Natomiast następny film, który zobaczymy, to będzie projekcja 11 września. A oba filmy łączy to, że w ostatniej edycji oscarowej obydwa kraje w imieniu swoich kinematografii wystawiły te filmy do Oscarów, prawda, do rywalizacji, do walki. Poradziły sobie różnie, aczkolwiek obydwa są ciekawe, a ten film, o którym pani mówi, w ogóle jako pierwszy w ogóle ze wszystkich kinematografii Irlandczycy wystawili jako pierwszy w tej konkurencji oscarowej. Myślę o filmie Cicha dziewczyna, o którym teraz będziemy mówić. Powiedzmy może kilka słów o kinematografii irlandzkiej, która nie jest aż tak popularna, aczkolwiek jej początki sięgają początków XX wieku. I rzeczywiście pierwsze filmy kręcone w Irlandii to były krótkometrażówki dokumentalne, a następnie krótkometrażowe filmy fabularne. No ale rozwój kina irlandzkiego dla mnie przynajmniej będzie kojarzony chyba z Neilem Jordanem latami 80. Zgadza się. I to na tle społeczno-politycznym obrazy, które kino irlandzkie dawało, naprawdę były niesamowite. Tak, bo ten przemysł irlandzki filmowy rzeczywiście rozwinął się bardzo intensywnie w ostatnich dziesięcioleciach i tak, wspomniany przez pana Neil Jordan, Gra pozorów, i tutaj był Oscar za najlepszy scenariusz, czy Wywiad z wampirem, ale również chciałabym wspomnieć o innym irlandzkim reżyserze, jakim jest Jim Sheridan. Tak. I tutaj zarówno Moja lewa stopa, jak i Bokser, i w obu filmach w głównej roli znakomity Daniel Day-Lewis. Tak. No i rzeczywiście to kino się rozwija, czego dowodem jest obraz, o którym my teraz opowiadamy, czyli właśnie Cicha dziewczyna. Trudny temat, ciekawie, nawet bym nie wiem, czy nie użył słowa, mimo wszystko ciepło pokazany na tle tego, o czym ten film mówi, o czym opowiada, o jak ważnej rzeczy. Tak, z całą pewnością jest to trudny film. Film, który podejmuje trudny temat. Może tak, bo mamy tutaj więzy bardzo nieoczywiste między dzieckiem a dorosłym. Te więzy bardzo często bywają problematyczne, trudne, ale tutaj w tym filmie one zostały w piękny, przepiękny wizualnie, bo to jest bardzo ważne, nastrojowy sposób pokazany i jest to debiut reżyserski Colma Bayrada. Także brawo. No to też chyba brawo za to, bo ten film został też i taki doceniony i chyba dobrze przyjęty i zrozumiany w Europie. No, kulturowo jest nam bliski, my też zdajemy sobie sprawę w naszym kraju, jak wygląda sytuacja takiego środowiska i osoby, która musi zderzyć się z takimi realiami, prawda? Film
odniósł ogromny sukces, nie tylko w Europie, chociaż tutaj chciałabym powiedzieć o nagrodach, o europejskich nagrodach filmowych i nawet dosłownie, ponieważ film zdobył nagrodę za najlepsze zdjęcia, europejską nagrodę filmową, ale były to również wyróżnienia na festiwalu w Berlinie, Berlinale, w Dublinie i właśnie Hollywood i nominacja do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Czyli jak Państwo słyszą, będzie co oglądać na początek września, bo to nasze ostatnie sierpniowe spotkanie. Zapraszamy Państwa na dwie projekcje 4 i 11 do kin na Kino Konesera, bo ten cykl rzeczywiście zawsze ma uznanie wśród widzów. No i cieszy się renomą, dlatego że rzeczywiście większość tych pokazywanych filmów no, odchodzi, nie jest tą głównym nurtem, do czego hollywoodzko jesteśmy przyzwyczajeni. Nie jest to nurt mainstreamowy, to są właśnie te filmy, które możemy obejrzeć przede wszystkim na festiwalach filmowych. No to my zapraszamy Państwa na seanse w ramach cyklu Kino Konesera. Doktor Sylwia Frach była naszym i Państwa gościem. No i cóż, my się spotykamy już z naszymi gośćmi, jak to się mówi, po wakacjach, czyli we wrześniu. Dziękuję Pani Doktor za spotkanie. Ja również do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.